Słuchajcie, mamy chowanego na mapce. Na mapce Miami, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich uczestników. Jest tutaj 13 osób, z tego co wiem. 13 osób, które będzie się po prostu chowało na mapce. Tej tutaj mapce, tylko nie chowajcie się na drzewach. Zresztą chyba i tak nie możecie. Nie ważne. W każdym bądź razie jestem jedyną osobą, która szuka ich. A wy macie 2 minuty na to, żeby się schować. Zaczynając od teraz, uwaga, czas start! Zaczynamy, lećcie się pochować wszyscy. A ja tutaj schowam się. Stanę przy hydrancie i zacznę liczyć po prostu. Wy macie 2 minutki równe, czyli na 3:45 zaczynamy szukać. Czas już minął, więc zaczynamy szukanie. Szukam, moi mili. Zaczynając od... Może zaczniemy... Od czego możemy zacząć w ogóle? Jak myślicie, od czego powinniśmy zacząć? Może najpierw sprawdzimy ten domek, bo jest jedynym domkiem w sumie przy spawnie. Ale tu nie ma gdzie się schować. Generalnie nie ma zupełnie gdzie się schować. Jest jakaś tutaj dziwna... Dziwne, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, jakiś desktop na... To jest mikrofon? Nie, to lampa. To nie mikrofon, to lampa. Są jakieś niedźwiedzie. Czy ktoś się tutaj schował? Halo? Nie, za szafką też nikt się nie schował, dobra. Lecimy dalej. Nie, wydaje mi się, że na pewno tutaj nikogo nie będzie. Może... W toju. A, na pewno ktoś tam był, ale teraz już go nie ma. Na pewno już teraz już go nie ma, więc wchodzimy sobie, słuchajcie, na łódź. Jakąś łódź, słuchajcie, i zaczynamy szukać. 13 osób do znalezienia. Jeżeli zostaniecie znalezieni, no to słuchajcie, niestety. Ale zginiecie. I już się nie odrodzicie, więc lepiej, żebyście się dobrze ukryli. Zmienili szybko sobie teraz jeszcze kryjówkę, jeżeli jest za słaba. A jeżeli was zobaczę, no to niestety, zabiję was. Bez wahania. Dobra, szukamy dalej. Tutaj na zewnątrz łódki... Póki co, nikogo nie zauważyłem. W ogóle nikogo do tej pory nie znalazłem, ale nic dziwnego. Na samym początku jest zawsze tak, że się nikogo nie znajduje. Przez jakiś czas, chwila mija i nagle się znajdują wszystkie osoby! Hello! Kim ty byłeś? Nie mam zielonego pojęcia, bo jesteś anonimowym. Czy jestem w stanie tutaj zobaczyć? Nie jestem w stanie tu... Co? Poważnie? Dobra, słuchajcie. Nie wiem, kto to był. Wydaje mi się, że to był w ogóle zdrowy kaktus, bo on zawsze miał tego skina, ale nie wiem teraz już. Słuchajcie. Wiecie, że ja oprócz tego, że was mogę zobaczyć, to też mogę was usłyszeć. Więc dzień dobry, witam. Kim ty jesteś? A nie, tu jest zdrowy kaktus! Ej, dobra, czyli wtedy znalazłem zupełnie kogoś innego. Dwie osoby zostały znalezione. Oj, kaktusik. Powiem ci, że cię słyszałem. Niestety, ale cię słyszałem. Więc dwie osoby zostały znalezione. Tak jest! Jest naprawdę dobry początek. Dobrze nam idzie już na samym starcie. Gdzie wy się możecie jeszcze ukrywać? Czy ktoś jeszcze gdzieś jest tutaj na kontenerach? Wydaje mi się, że tu już nikogo nie będzie. Przez to, że już jedna osoba się została znaleziona. Drugie już raczej tu nie będzie. Jeszcze sprawdzę tu. Chociaż oni chyba nie mogą się tutaj dostać. Ship Square, słuchajcie, Ship Square został znaleziony. Trzecia osoba już została znaleziona. Kurde, gościu, gdzie ty się coś schował? Gdzie ty się schował? Myślałem, że tam nie znajdę cię. A tu widzisz, a tu Benz. Benz i tu... Za drzwiami? Nie, nikogo nie ma. Tu? O nie, jak ja nie lubię takich miejsc, jak to... Jezu. Dobra, wychodzimy stąd jak najszybciej. Wydaje mi się, że tutaj już wszystko przetrząsnęliśmy, wszystko zobaczyliśmy, poza tutaj dołem chyba, czy nie, na dole chyba wchodziliśmy z dołu, czy co? Nie wiem, nie, tutaj nie byliśmy na pewno, ale wydaje mi się, że tutaj już wszystkie osoby o, mam jeszcze jedną sugestię, gdzie ktoś może być. Może tutaj, w tej wodzie, bo wiecie co, w wodzie można się ukryć, ale nie aż takiej małej. O! Co to jest za miejsce? Ej! Coś mi się wydaje, że kompletnie nikt nie wiedział, że coś takiego w ogóle tutaj jest. Tak samo jak ja, ale jak widzicie, są takie właśnie skrytki na tej mapce, o których mało kto wie. What the hell? Oh, co? O! Kogoś tu widzę! Hello, Olive! Olive, zostałeś znaleziony, co ty, gdzie ty chciałeś płynąć? Mam nadzieję, że w wodzie już więcej osób nie będę musiał szukać, bo tam jest problematycznie, żeby kogoś znaleźć. Ale wchodzimy sobie do tego domku, poszliśmy troszkę sobie na skróty, tam naokoło, tak naprawdę zobaczymy, czy ktoś tutaj gryje szybciutko, przetrząśniemy cały ten domek i przelecimy dalej, polecimy już dalej. A few moments later. Idziemy na górę, dobra, chyba cały domek jest przetrząśnięty już, nie? Tak, dokładnie tak, cały domek, ale słuchajcie, to nie oznacza, że za domkiem jest sprawdzone wszystko, co to jest w ogóle?
krzesełko, nie mam pojęcia. Nie, nikogo tutaj nie ma. Okej, okay. Darujemy sobie. Idziemy z tego domku. Dajemy spokój. O, a może ktoś jest tutaj w tej saunie pięknej. Nie, to jest za płytko. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy do tego domku małego. Szkoda, że tu wszędzie jest tylko domek, 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 domek. Wszystkie to są domki. Mam nadzieję, że tam dalej coś innego będzie. A nie, statek jeszcze był. Okej. Coś innego jeszcze było. Czy ktoś tutaj jest? Halo? Nie ma? Dobra, nie ma. Widzicie, z tym graplerem od razu lepiej się szuka. Mam nadzieję, że naprawdę już tutaj nikogo nie znajdę. Chyba, że może na dachu, ale jak on miałby wejść na dach? Nie ma szans. Nie ma szans, żeby ktoś wszedł na dach. Chyba, że... Jeszcze ktoś jest tutaj w wodzie. Właśnie, nie sprawdziliśmy za statkiem. Nie sprawdzaliśmy za statkiem. Tam, gdzie jedna osoba się tam ukryła. Bo jedną osobę pamiętam, że była... Szła sto... Słuchajcie. Słuchajcie. Nie wiem, ile tam jest osób. Czy jedna, czy dwie. Ale widzę, że ktoś jest. Marshmallow! Czemu się ruszyłeś? Boże, czemu się ruszyłeś? Przez to wiedziałem, że tu jesteś. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ej! Ej, tęcza! Co jest? Co mnie atakujesz? Chyba go przestraszyłem po prostu i dlatego mnie zaczął atakować. I się dziwię, czemu mnie bije. No, normalna sprawa. Normalna sprawa. Czyli jednak za statkiem to była dobra kampa. Stąd dlatego też... Słuchaj, powiem wam tak. Szczerze mówiąc, to zdrowy kaktus was trochę tutaj. O kurde, kolejna osoba. Dzień dobry, Tremo. Dzień dobry. Słuchajcie, w ogóle Tremo przygotował mi mapkę do Hide and Seeka. Mega fajną, więc w następnym odcinku prawdopodobnie nagramy już u niego na mapce, która jest naprawdę kozacka. Graliśmy w nią na streamie i wszystkim się naprawdę spodobała. Więc z pewnością spróbujemy. Nerej. Oraz anonimowy, no niestety. Niestety, strasznie dużo was się ukryło tutaj za statkiem. Czemu aż tak dużo? Okej, okay, zostały mi 3 osoby tylko do znalezienia. Ej, mega szybko, mega prosta sprawa. Mega szybko. Myślałem, szczerze mówiąc, że bardziej wykorzystacie. Tym bardziej, że tu nie jest tylko statek. Come on, no, ludzie. Czyż tu nie ma tylko statku? Popatrzcie, tam jest jeszcze jedna fajna wioska, w której myślę, że jest o wiele więcej kap niż na statku albo za statkiem. Dobra, sprawdźmy wioskę. Czy się kryje ktoś w wiosce? W pierwszym domku w wiosce. Nikogo nie widzę. Może na zewnątrz ktoś się... Też nie. Ktoś nie... W tym szaku ktoś się... Nie, nie, dobra. Już się spodziewałem, że ktoś może być, ale jednak go nie ma. W pierwszym dołku myślę, że nikt się nie schował. To zbyt pewne, nie? Na pewno nikogo tutaj nie ma, więc lecimy dalej. Paradise Village. Village, czy tam, jak tam, nieważne. W każdym bądź razie wchodzimy do tego domku i przeszukamy najpierw spialni, nikogo nie ma. Spialni, nikogo nie ma. Pod schodami, patrzcie. Patrzcie na to! Nie, dobra. Spialni, nikogo nie ma. Lecimy wyżej. Lecimy wyżej i czy tutaj ktoś będzie? Coś mi się wydaje, że teraz zaczyna się dopiero mega, mega problem z znalezieniem wszystkich osób. A, więc trochę to pewnie potrwa. A wy w tym czasie możecie słuchać i zostawić łapy w górę oraz zostawić subskrypcję na kanale. Oraz jeżeli jeszcze nie macie kodu wpisanego, to kod zipek, słuchajcie, wpisujcie. A my sprawdzimy już kolejny domek, którym... Uwaga, czy tu ktoś nie ma? Nie ma nikogo? Dobra, tu nikogo nie ma też. Ej. To nie jest jednak takie proste. Ten Hide and Seek się wydawał mega prosty, a wcale taki nie jest. Znaczy, może poza tymi osobami, które na samym początku znalazłem, ale no co? Co ja mogę powiedzieć, no? Wszyscy się schowali w tym samym miejscu. To było jasne, że to słaba kampa. Tych domków jest tak dużo. Słyszałem kroki? Co? Nie? Nie słyszałem żadnych kroków? Dobra, wydawało mi się chyba, przesłyszałem się. Jakieś duchy łażą tutaj po tym... Po tej... Słuchajcie, zawsze schody trzeba sprawdzić. Zawsze schody trzeba sprawdzić. Często ktoś się ukrywa w schodach. Czy ja otwierałem te drzwi? Bo mi się nie wydaje, żebym otwierał te drzwi. Więc... Co jest? Tu nikogo nie ma? Poważnie? What? Czy na górze? Nie. Ktoś zrobił podpuchę! Otworzył te drzwi, a schował się w zupełnie innych. Okej, okay, okej. Okay. Czyli pewnie jest gdzieś tutaj? Nie? Nie ma? Ej, powiedzcie mi, czy... O kurde, jaka kampa! Ale nie ma nikogo. Może tu? Tu też nikogo nie ma, no, come on! Gdzie wy możecie być, no? Jeszcze 3 osoby, aż ja nie mogę ani jednej znaleźć, no! Tu nie ma nikogo? Dobra, tutaj na pewno... Nie, tutaj nie da się nawet wejść. To na pewno nikogo nie ma. Tu
Tu nikogo nie ma, prawda? Nie, nie ma na pewno. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, bo jeszcze, słuchajcie, jeden domek do przypatrzenia i jeszcze w sumie nie sprawdziliśmy do końca tego. Ale ten jest mniejszy, więc na razie póki co wejdziemy sobie do niego i tu, słuchajcie, kompletnie nikogo nie ma! Trzy osoby dalej do znalezienia. Tu nie byłem. Czy byłem? Nie byłem. Czyli jednak jest więcej tych A few moments later. Tutaj ktoś? Nie. Ej, dobra. Brakuje mi jaki... Hahaha, Martix! Ale byłeś blisko, prawie bym cię nie zobaczył, wiesz? Gdyby nie to, że się sknąłem na ciebie udem. I ci mnie zablokowałeś. Ej, dobra, w tych krzaczorach naprawdę jest najtrudniej kogoś znaleźć. Wydaje mi się, że ktoś może być w tych krzakach jeszcze, ale sprawdzimy jeszcze ostatni raz ten domek, bo nie przypatrzyliśmy go do końca, a dwie osoby już zostały tylko. Więc jedna do znalezienia, a jedna, słuchajcie, która już zwycięży. Więc teraz jest ostatni pojedynek tak naprawdę, dwóch ostatnich osób. Ciekawe kogo? Ciekawe kogo? To jest pierwsza sprawa, która mnie interesuje. Druga jest taka, gdzie wy się szkowacie? Dobra, tutaj byłem. Byłem, wracamy z powrotem. 3 hours later. Ej, naprawdę tu się pojawia problem, bo nie mogę już znaleźć tych dwóch osób, no. W sensie nie wiem, czy przepatrzyłem wszystko, no na pewno nie, skoro ich nie znalazłem. Ale boję się, że oni są tak dobrze schowani w tych krzaczorach. Tu za kamieniami można się ukryć, słuchajcie. W krzakach za kamieniami, tam na tej, w tej wodzie. Najgorzej to jest w wodzie, nie? Jak się schowacie i weźmiecie głowę w dół, to wtedy, jeżeli macie dobrego skina, to możecie się fajnie ukryć. Kurde, będzie problem teraz, żeby kogoś znaleźć. Dobra, ostatni raz ten domek przypatrzę. Na wszelki wypadek, bo tutaj nikogo kompletnie nie znalazłem. A ktoś się kryć tutaj gdzieś jednak może. A tam w ogóle byłem? Tutaj mnie w ogóle nie było. W ogóle są takie miejsca, których jeszcze nie byłem, to już w ogóle... O kurde! Dobra. Nie! Już myślałem, że to będzie tutaj, już było... Takie, tak, na bank ktoś tam będzie, a nie ma nikogo. Many unbearable hours later. I wchodzimy z powrotem na statek. No i sprawdźmy jeszcze raz, czy ktoś tu jest. Nie, tu nie ma nikogo, nikt nie zmienił miejsca swojej skrytki. Idziemy tu, tu nikogo nie ma. Co, wchodzimy z powrotem do środka? Czy może tu? Czy tu? Też nie. Może... Tutaj! Nic a nic. Czy jest szansa, że jednak, kurde... Wszystkich zabiłem? O, mam cię! Jest! Jest! Mam cię! Mam cię, mam cię! Ale żeś się skrył, byłeś tutaj i... Jezu, na samym początku się przejść koło ciebie! O nie! Ale słuchaj... Nie jesteś ostatni, Dawid. Niestety nie jesteś ostatni. Zapraszam ostatnią osobę na spawna. A little longer than a few minutes later. Co jest? Ej, nikt nie przychodzi. A jest, jest, przychodzi! Jest, przychodzi ostatnia osoba, brawo! Brawo, słuchaj, pokaż mi, gdzie się ukryłeś. Pokaż mi, gdzie się ukrywałeś. O nie, to będzie tak oczywiste. To będzie tak oczywiste, prawda? Prawda, że to będzie tak oczywiste? Co, w wodzie? Gdzie w wodzie? Jak to możliwe? Za tą łódką? Nie! Nie, gdzie? Gdzie ty byłeś? Jak ty to robisz? Gdzie ty byłeś? Co jest grane? Ty chyba sobie... Ja żartujesz sobie, co? Ja pierdzielę, nie! O nie, co się stało? Co za gość? Co za gość? Niemożliwe. Odkrył buga mapki. I schował się poza mapką, bo niestety nie była... Dobrze zrobiona do końca. Co mam powiedzieć, no... Ukrył się najlepiej. Ale... O Boże, nie. I to anonimowy, nie. Dobra, dzięki za oglądanie. Po prostu widzimy się w następnym. Elo, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć.